Tak jak wcześniej w czasie ogłoszeń mówiłem, że w środę rozpoczęliśmy nowy cykl i akurat mówiliśmy w środę o duchach osądzania i miałem sporo takich głosów, w sensie kilka osób do mnie mówiło, że to było bardzo potrzebne, bardzo ważne przesłanie i myślę, że trzeba na ten temat mówić i dlatego to, o czym dzisiaj chciałem mówić, nie, o tym nie będę śpiewał, uwierzcie mi, naprawdę nie zrobię wam tej przykrości, nie będę śpiewał, ale to, o czym chciałem mówić, to o wyciągniętej ręce. Bo czasami mamy taką tendencję, że albo osądzamy ludzi, albo po prostu wyciągamy do nich swoją rękę, żeby im pomóc. Tak jak Bóg zrobił dla nas. Zobaczył nas stan i wyciągnął swoją rękę, aby nas wyciągnąć z tego stanu. Dlatego chciałem dzisiaj, żebyśmy przyjrzeli się takim dwóm historiom, które znajdujemy w Ewangeliach z życia Jezusa, które pokazują to, jak różny jest duch osądzania od ducha miłości. I jak ważne jest to, żeby funkcjonować właśnie w duchu miłości, a nie w duchu osądzania. Dlatego pomódlmy się na początek. Panie, tak dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę być tutaj w tym miejscu i dziękuję Ci za Twoją obecność, za to uwielbienie, modlitwy, Panie. Powierzam teraz Tobie ten czas i proszę Cię, abyś uwielbił się pośród nas. Niech Twoje słowo przemawia, niech czyni swoją pracę, z którą zostaje posłane. Uwielbi się, Panie, w tym miejscu, w Twoim świętym imieniu proszę Cię o to. Amen. Pierwsza historia, której chciałem, żebyśmy się krótko przyjrzeli, to jest historia, którą znajdujemy w Ewangelii Jana w 9 rozdziale. Ja tylko przeczytam 3 wersety, ona jest dłuższa ta historia, ale w tej historii widzimy Jezusa, który przechodząc zobaczył pewną potrzebę. Zobaczył pewnego człowieka, który był w ogromnej potrzebie. I ciekawe jest to, że gdy Jezus, czytamy o nim w Ewangeliach, widzimy go, gdy chodził po ziemi, to nie był ślepy na potrzeby innych ludzi. Nie był taki wrażliwy, widział ludzi ślepych, chorych, opętanych, ludzi, którzy byli grzesznikami, tych, którzy byli poborcami podatkowymi, znienawidzonymi przez wszystkich dookoła. Byli trędowaci, ludzie z złamanym sercem. I Jezus, gdy przychodził obok nich, nie był obojętny. Podczas gdy tak wiele osób, widząc tych ludzi, odwracało swój wzrok. Udawało, że ich nie widzi. Albo osądzali te osoby. Ale Jezus był zupełnie inny. Ja tak myślałem nawet wczoraj, gdy tak to przygotowałem, tak pomyślałem o swoim życiu. Jak ja dziękuję Bogu za to, że On mnie odnalazł w swoim życiu. Słuchajcie, gdy ja tak pomyślałem o tym, gdzie ja byłem, co robiłem, jak żyłem, czego oczekiwałem od swojego życia. Miałem wtedy 18 lat, pamiętam. I całe życie, które tak przede mną było, co ja mam robić, czy to moje życie ma być jednym takim wegetowaniem tam i z powrotem i nic więcej, nic więcej. I te wszystkie próby wypełnienia tej pustki, która była w moim sercu, które nic nie przynosiły żadnego efektu, żadnego rezultatu. I po prostu i tak mi się przypomniały słowa z Księgi Kaznodziei. Gdy czytamy Księgę Kaznodziei Salomona, którą napisał Salomon, jeden z najmądrzejszych, najbogatszy człowiek na świecie, tak wiele razy czytamy tam, że to wszystko, za czym ludzie uganiają się w swoim życiu. To jest taka marność nad marnościami i tylko marność. Taki pogoń za wiatrem, który nie wypełnia pustki, która jest w naszych sercach. Ale Jezus przeszedł obok mnie i dotknął się mojego życia. I myślę, że wiele osób może tak powiedzieć tutaj. Był taki dzień, w którym Jezus przechodził obok i dotknął się mojego życia. I tutaj w tej historii czytamy w 1 wersecie, że Jezus przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Zobaczył jego stan. Zobaczył jego potrzebę. Zobaczył człowieka, który był ślepy od urodzenia. Ja próbowałem sobie to wyobrazić. Ślepy od urodzenia. Ile razy ten chłopczyk, będąc małym, pytał swojej mamy: mamo, dlaczego ja nie widzę? Dlaczego ja jestem ślepy? Dlaczego nie mogę nic zobaczyć? Moich kolegów, koleżanek? I myślałem o tej matce, która po prostu być może ze łzami w oczach po prostu nie wiedziała, co mu odpowiedzieć. Bo on jest ślepy od urodzenia. Takim się urodził. Ale Jezus zobaczył tego człowieka. I to jest piękne. On zobaczył. On nie odwrócił wzroku. Nie osądził go, ale po prostu zobaczył tego człowieka.
I to, co zobaczymy, tą miłość, którą okazał temu człowiekowi, to jest tak nieprawdopodobne, bo zobaczcie, uczniowie Jezusa, którzy byli razem z Nim, chodzili z Jezusem, też zobaczyli tego człowieka. Ale jaka była inna reakcja tych ludzi? W drugim wersecie oni zapytali Jezusa, pytając: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się ślepym urodził? Wow! Uczniowie też zobaczyli tego człowieka, ale już w swoim sercu osądzili go. No nie, no przecież tu musiał być jakiś grzech. Przecież on musi być winny tego, że się urodził taki. W ich sercu nie było pragnienia, żeby wyciągnąć rękę do tego człowieka, żeby mu pomóc jakoś, ale już było dyskutowanie o jego stanie. Dlaczego tak się stało? Co się stało? Jak zobaczyli problem i od razu widzieli grzech. No to jest jakiś grzech. To jest wina jakiegoś grzechu. To jest jakaś kara za grzech. Mało tego, to jest ciekawe, że oni nawet myśleli w swojej głowie, że on mógł zgrzeszyć, zanim się urodził. No bo zobaczcie, kto zgrzeszył? On zgrzeszył, że się urodził ślepym? No to jaki on miał wpływ na to, że się taki urodził, będąc w łonie matki? Nie, to po prostu, słuchajcie, te słowa takie, te myśli. Widzę problem, widzę człowieka i od razu widzę tego i mam tego ducha potępienia, oskarżenia, szukania winnych. Ale Jezus? On nie wdawał się w dyskusje z nimi teologiczne. Nie patrzył na tego człowieka jako teologiczny problem. O, tu problem grzechu, winny w jego życiu, w jego rodzicach życiu. Nie. Zobaczył człowieka, któremu trzeba pomóc. Do którego można wyciągnąć rękę. I uzdrowił tego człowieka. Werset trzeci. Jezus odpowiedział mi, to nie chodzi o to, czy on zgrzeszył, czy jego rodzice, ale o to, aby na nim objawiły się dzieła Boże. Jezus uzdrowił go. Przywrócił mu wzrok. I to jest nieprawdopodobne, że ten człowiek za chwilę zobaczył po raz pierwszy w życiu, gdy otworzył swoje oczy, tego, który przywrócił mu ten wzrok. Więc ta historia jest piękna, ale ta historia mi pokazuje taką jedną rzecz, jaka jest natura człowieka. Uczniowie zobaczyli problem i już w swoich sercach osądzili tego człowieka. No nie, no to jest wina grzechu. Nie, chłopaki, to nie o to chodzi w ogóle. W ogóle źle myślicie. I my niestety mamy taką tendencję, że jesteśmy jak ci uczniowie, albo tak jak ci przyjaciele Joba, o których czytamy w księdze Joba. Nie, no musiałeś zrobić coś złego, że taka rzecz cię spotkała. No przecież nie mów, że nic nie zrobiłeś, bo przecież gdybyś nic nie zrobił, to nie spotkałoby cię to, co cię spotkało. Ale gdy czytamy księgę Joba, widzimy, że tu nie chodziło o to, co złego zrobił Job. Widzimy to, jak szatan testował serce Joba. Nie z powodu tego, że był złym człowiekiem, bo czytamy o nim, że był człowiekiem beznagany. Ale tak łatwo nam jest osądzać inne osoby, patrzeć na nie i od razu w swoim umyśle przekreślić je, powiedzieć: o nie, nie, to twoja wina. Trzeba było tego nie robić. Wiecie, ciekawe jest to, bo w tej drugiej historii, o której chciałem powiedzieć, to jest historia, którą znajdujemy w Łukasza w 7 rozdziale, w wersetach 36 do 48. Tam jest historia kobiety, która zrobiła w swoim życiu coś. I można powiedzieć, no przecież ona nie ma na to, na co zasłużyła. Ale Jezus zupełnie inaczej na nią patrzy. I czytamy tutaj w 36 wersecie, że Jezus idzie do domu faryzeusza, bo go zaprosił, aby z nim jadł, wszedłszy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. I ciekawe jest to, że Jezus idzie do tego faryzeusza, mimo że ci faryzeusze nie do końca byli sprzymierzeńcami Jezusa, ale on idzie do niego. No, ten faryzeusz akurat nie był dobrym gospodarzem, bo gdy w tamtych czasach przychodzono do domu, no to przed wejściem, czy zaraz przy wejściu zdejmowało się swoje sandały, to obuwie i sługa przychodził i umywał nogi. Dlaczego? No bo przecież w tamtych czasach no, chodzili albo na bosaka, albo w sandałach, nie mieli takich butów, jak my dzisiaj mamy. Nie mieli takich czystych ulic, jak my dzisiaj mamy. No, tam na ulicach było wszystko. Można było, idąc do kogoś, gości wdepnąć w rzeczy, w które no, nie chcielibyśmy wdepnąć.
To nie były takie ulice, jak pamiętam kiedyś byłem na takim konferencji w Monte Carlo i tam po prostu byłem szokowany, że codziennie rano tam myli chodniki. Codziennie rano. To nie były takie czyste ulice i chodniki jak w tamtych czasach, w czasach Jezusa. No i gdy zasiadało się do stołu, to nie tak jak u nas się siedzi przy stole, na krześle, ale się polegiwano przy takich stołach. Więc ryzyko było takie, że twoje nogi będą tam, gdzie czyjaś głowa. Więc dlatego, dlatego ten sługa mył te nogi tym ludziom, którzy przychodzili. Ale ten gospodarz po prostu no nie był dobrym gospodarzem i nie zrobił tego. Nie umył nóg Jezusowi, który przyszedł. I zobaczmy, co się dzieje dalej. 37 werset. I oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. Pewna kobieta. To jest ciekawe, nie znam jej imiona. Wiemy tylko jedno o niej, że była grzesznicą. To jest ciekawe. Łukasz nie podał jej imienia, może dlatego, że była znana w tamtych kręgach z powodu tego, co robiła. Prawdopodobnie była prostytutką. I Biblia o niej mówi, była grzesznicą. Ale wchodzi do tego domu, do domu faryzeusza, człowieka religijnego, który, wszyscy faryzeusze uważali się za tych lepszych, przecież my jesteśmy ci lepsi, my jesteśmy, tacy jesteśmy, nie? I gdy ona wchodziła, próbowałem sobie wyobrazić tę sytuację, gdy ona wchodzi do tego domu, tak jak na takich filmach, po prostu, wtedy muzyka ucicha po prostu i jest taka cisza i wszyscy patrzą na nią. I co ona tutaj robi? A co ty tutaj, po prostu kobieto, co ty tutaj robisz? Ty nie pasujesz do tego miejsca. Czy to nie jest twoje miejsce? Ty jesteś grzesznicą. A tu dom świętego faryzeusza. Och, taki święty, że po prostu, że jak wchodził do kościoła gdzieś, to pewnie fanfary i o, bo oto nadchodzi ten święty, ten wspaniały, ten jedyny. Nie. Ale ta kobieta przyszła do tego domu i w 38 wersecie czytamy, stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać jego nogi, nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Tym przyniesionym słoikiem z olejkiem zaczyna namaszczać stopy Jezusa. Tak myślałem, płakała. Dlaczego płakała? Może dlatego, że czuła się tak bardzo winna, czuła się tak gorsza wśród tego towarzystwa, którym była. Być może dlatego, że czuła się zawstydzona z powodu tego, jakie życie wiodła, a wszyscy na nią patrzyli. Co ona robi? Co ty tutaj robisz? Ty tutaj nie pasujesz. Ciebie tu nie powinno być. A może płakała dlatego, że ten, któremu umywała stopy i namaszczała olejkiem, okazał jej miłość, akceptację, współczucie. Bo to jej okazał Jezus. Jakże to było inne wobec tego, co ci wszyscy, którzy tam byli wokoło, jej okazali. I myślę, że właśnie okazanie komuś miłości, akceptacji, współczucia, to czyni ogromną różnicę. Bo faryzeusz co jej okazał? Zobaczcie, co miał duch faryzeusz w swoim sercu. Ducha oskarżania. W 39 wersecie czytamy. A ujrzawszy to faryzeusz, którego zaprosił Jezusa, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Ten faryzeusz po prostu miał tego ducha osądzania w swoim sercu i albo ten Jezus nie jest tym, za kogo się podaje, albo po prostu on nie wie, kim ona jest. A ja wiem! I to jest grzesznica. I dlaczego on pozwala, aby grzesznica dotykała jego nóg? Patrzył na nią z góry. Ale czy sam był bez winy? Czy był bez winy w tym wszystkim w ogóle? Czy w swoim życiu? Ja myślę, że ten duch osądzania, który jest tak niebezpieczny, on sprawia, że myślimy o sobie sam jako o tych lepszych i patrzymy na innych z góry i mówimy, wiecie, jak ja przychodzę do kościoła, to niech wszyscy tego popatrzą, jaki ja wspaniały Maciek przyszedł i niech wszyscy niemalże się kłaniają, bo ja przyszedłem. Nie. Jakże inna była postawa tej kobiety. Ona po prostu przyszła w pokorze i być może myślała, ja tu nie pasuję. Co ja tutaj robię w ogóle? Ale Jezus tutaj jest. Ja chcę być przy Nim. Ja chcę dotknąć się, być w tej obecności Jego. I dlatego ja chcę Ci powiedzieć,
czy jeżeli tu jesteś, czy jeżeli nas słuchasz, jest dobra nowina. Takie miejsce jak to, ten Kościół, to jest miejsce dla ciebie. Przyjdź. Czasami myślimy, że a nie, ja nie pasuję, bo a tam w kościołach to są tacy święci ludzie. O, a ja kimże ja jestem? Ja jestem grzesznikiem, no ja po prostu się nie nadaję. Nie, przyjdź. To jest miejsce, w którym Bóg może ciebie dotknąć. Bóg może cię zmienić. Tak jak dotknął się życia tej kobiety. Bo zobaczcie, to co Jezus zrobił, on nie zostawił tego, co ten faryzeusz miał w swojej głowie, nie zostawił go z tymi myślami. Ale w 40 wersecie Jezus mówi do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. No, to tutaj to jakby było: Szymonie, chodź tutaj, porozmawiajmy chwilę. Nie? Mam ci coś do powiedzenia. Nie? A ten mówi: powiedz nauczycielu. No, jesteś nauczycielem, to mi powiedz. Nie spodziewał się tego, co usłyszy. Jezus do niego mówi mu przypowieść. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? No, no, powiedz. Odpowiedz. Mam powiedzieć, jeden denar to mniej więcej to była dniówka. Tyle mniej więcej się zarabiało w ciągu jednego dnia. Czyli znaczy, jeden był winny 50 dni pracy, powiedzmy około 2 miesięcy pracy. Co sobie pomyśleć teraz, ile zarabiasz w ciągu miesiąca i razy dwa, no to jeden był tyle winny, ale drugi był winny 500 denarów. Czy można powiedzieć tak lekko, licząc tak z dniami wolnymi, 2 lata pracy. Ile zarobisz w ciągu 2 lat? I ten był mu winien tyle. No to teraz, jeżeli darujesz się komuś takiemu dług i takiemu, no to kto będzie bardziej wdzięczny, kto będzie szczęśliwy? No i oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Faryzeusz odpowiedział: no, sądzę, że ten, któremu więcej darował. On rzekł: słusznie osądziłeś. To nie było pytanie podchwytliwe. Po prostu masz rację. Tyle, że tu słusznie osądziłeś tą kwestię, ale czy słusznie osądzasz tą kobietę, która przyszła? Która przyszła w pokorze, w tym duchu pokory, aby być dotknięta przez Boga. Ciekawe jest to, że on w 44 wersecie on mówi, zwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona. I zadał mu takie bardzo trudne pytanie. Czy widzisz tę kobietę? No oczywiście, że on ją widział, bo przecież już ją osądził w swoim sercu, w swojej głowie, w swojej umyśle. On już ją osądził. Widział tą kobietę. Tylko pytanie jest, co widzisz? Widząc tą kobietę, na co patrzysz? Co chcesz zobaczyć? On nie patrzył na nią, na to, kim ona jest w tym momencie, gdy przyszła do Jezusa. Jako skruszona, szukająca przebaczenia, pełna miłości do Jezusa. Nie widział tego. On widział na nią przez to, co zrobiła wcześniej, kim była. Bo przecież jest grzesznicą. Patrzył na nią przez pryzmat jej upadków, jej grzechu. A nie przez pryzmat tego, co w tym momencie ona robi i po co tutaj przyszła. I chcę ci powiedzieć, że to, jak patrzysz na ludzi, zdeterminuje to, jak będziesz ich traktować. Dlatego ja sobie zadaję takie pytanie. Czy w moim sercu jest taki duch tego osądzania, który był w życiu tego faryzeusza? Jak patrzysz na ludzi? Bo tak, jak na nich patrzysz, tak będziesz ich traktował później. Ten faryzeusz ją tak potraktował, jak ją widział. Przez pryzmat tego, kim była, że była grzesznicą. Wow. Ale wiecie, co ciekawego jest? W liście do Rzymian, w 13 wersecie, w 13 rozdziale, w wersecie 8, tam widzimy jedyny sposób, w jaki powinniśmy traktować i patrzeć na innych ludzi. Gdzie jest powiedziane, nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Czy ja patrzę na ludzi przez pryzmat Bożej miłości? Czy jednak patrzę na nich i myślę, a widzisz, nie zasługujesz na coś. Bo przecież to, co zrobiłeś, to, co zrobiłaś, to kim jesteś, kim byłaś. Jezus zupełnie inaczej patrzył na ludzi. Uczniowie popatrzyli na człowieka, który był ślepy od urodzenia i od razu w głowie mieli, o, to wina jego albo jego rodziców, bo to jest jakiś grzech. A Jezus mówi, nie, nie.
Zobaczcie, na nim objawią się dzieła Boże i uzdrowił tego człowieka. Faryzeusz zobaczył tą kobietę i powiedział, jak możesz, nie możesz, dlaczego tu jesteś, przecież jesteś grzesznicą, a Ty, Jezu, po prostu jak mogłeś pozwolić, żeby ona Cię dotknęła? A Jezus mówi, nie. To, co Jezus powiedział od 44 do 46 wersetu, zwrócił się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tą kobietę? Ja wszedłem do Twojego domu, a nie dałeś wody dla moich nóg. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś. Ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Ona zrobiła coś, czego Tobie zabrakło. Bo w Twoim sercu był ten duch osądzania. Ja tak myślę, że my w naszym życiu będziemy podchodzić do sytuacji, do ludzi na dwa różne sposoby. Albo będziemy, tak jak jeden z tych dwóch synów w historii z Łukasza 15 rozdziału, gdzie jest mowa o tym synu marnotrawnym. Będziemy albo jak ten, który odchodzi, ale potem wraca do swojego ojca i doświadcza tych otwartych ramion swojego ojca i mówi, o, chwała Bogu za to, że mogę być tutaj z powrotem w tym domu. Albo będziemy jak ten drugi, który... Nie, no przecież ojcze, to jest nie fair. Jak mogłeś go przyjąć? Przecież on roztrwonił cały majątek. A ty go teraz przyjmujesz z otwartymi ramionami. To jest nie fair, to jest nie w porządku. Czy ty wiesz, co on zrobił? Albo będziemy patrzeć na innych w duchu miłości. Albo w duchu potępienia. Jezus, czytamy 47 wersetu, on spojrzał poza jej upadek, poza to, kim ona była, jakie grzechy popełniła. I odpuścił jej te grzechy. Zobaczył coś więcej, zobaczył skruszonego ducha. Tak, zgrzeszyła, ale przyszła do mnie i doświadczyła przebaczenia i odpuszczenia grzechów. I 40, kończąc tą historię, 49 i 50 werset. I zaczęli współbiesiadownicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Ten, który okazał jej łaskę, ten, który okazał jej miłość, który okazał jej przebaczenie, mówi do niej, teraz możesz odejść, bo doświadczyłaś tego, przyszłaś. Tutaj, jako grzesznica, ale doświadczyłaś przebaczenia, doświadczyłaś miłości i Twoje grzechy zostały Ci przebaczone. Widzicie, to jest nieprawdopodobne. To, w jaki sposób Jezus traktował ludzi, z których spotykał na swojej drodze, jest tak nie do pojęcia dla naszego takiego naturalnego myślenia. Jak to? Przecież czasami myślimy, no przecież on zasłużył sobie na to, co ma. Ale czy naprawdę my, gdy popatrzymy na swoje życie, czy zasłużyliśmy na łaskę, której doświadczyliśmy od Boga? Chcemy łaski dla siebie, a kary dla innych? Tego chce duch potępienia, obwiniania, oskarżania. Ale Jezus zupełnie inaczej podchodził do tego. I to jest nieprawdopodobne, bo jak czytamy w Rzymian 14 rozdziale od 1 wersetu, to jest takie bardzo ciekawe stwierdzenie, już na zakończenie. Słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. Wiecie, to jest ciekawe, bo to pokazuje nam, jak my patrzymy na innych ludzi. Jak patrzysz na tą osobę, która jest obok ciebie? A, może ten ktoś jeszcze nie ma takich poglądów jak ty. Może ten ktoś obok ciebie jeszcze nie ma takich przekonań jak ty. Może on czy ona czyta tylko jeden werset dziennie, a ja już czytam jeden rozdział dziennie. Taki jestem, chojrak. Taki jestem. I patrzymy na tą drugą osobę. Ty tylko jeden czytasz? Patrz na mnie. Ja czytam jeden rozdział dziennie. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Sługa do swojego Pana należy. Czy to jest ciekawe? Bo ten ktoś, na kogo być może patrzę z góry
I patrzę na niego i myślę, ty taki owaki. Być może nie uświadamiam sobie, ale powinien sobie uświadomić, że on ma swojego Pana. I ja nie jestem tym Panem. Tak się złożyło, że jego Pan zmartwychwstał, jego grób jest pusty. On żyje dziś i stawia się za nim. I on nie potrzebuje mojej pomocy do tego, żeby go osądzać. Nie? Bo kimże ja jestem, żeby osądzać tego sługę? I wiesz, tak naprawdę, gdy osądzasz twojego brata albo swoją siostrę, to stawiasz się w pozycji Boga w jego życiu. Naprawdę? Chcesz to robić? Masz takie predyspozycje, żeby być Bogiem w czyimś życiu? Czy umarłeś za tą osobę? Oddałeś swoje życie za nią? I tu jest ciekawe, że jest powiedziane, że ten ktoś nawet ostoi się jednak. Dlaczego? Bo Pan ma moc go podtrzymać. Wiecie, że Pan ma moc go podtrzymać? Czy wiesz to, że Bóg ma moc, aby go podtrzymać? Czy może myślisz, że Bóg nie jest wystarczająco mocny, dlatego ja muszę zainterweniować, ja muszę przyjść, ja muszę osądzić swojego brata czy siostrę, bo przecież Boże, no Ty nie masz wystarczającej mocy, ja muszę to... Nie, Bóg ma moc, aby go podtrzymać. Czy wiesz to? Dlatego w Jakuba 4,12 jest powiedziane, że jest tylko jeden sędzia. I to nie jestem ani ja, ani ty. Ani ja, ani ty. Jest tylko jeden sędzia. Dlatego ja myślę, że w naszym życiu ważne jest to, żebyśmy nie byli sędziami, ale raczej lekarzami. Dlaczego o tym mówię? Bo sędzia, tak jak mówiliśmy w środę, są takie słowa w Biblii, które są przetłumaczone w naszych tłumaczeniach jako osądzanie. Ale to są zupełnie różne słowa greckie. To jest słowo anakrino albo słowo diakrino, które mówi, które w naszych Bibliach jest przetłumaczone jako osądzać, ale w oryginale one oznaczają rozróżniać, badać, analizować, przesłuchiwać, żeby coś zobaczyć. Wiecie, bądźmy takimi ludźmi, którzy widząc coś, przeanalizowali, jeżeli zobaczyli, że coś jest nie tak, to może przychodzą do tej osoby i mówią, słuchaj, może ty też mogłabyś albo mógłbyś anakrino albo diakrino tą rzecz przeanalizować, zobaczyć, że może coś jest nie tak w twoim życiu. Ale nie bądźmy sędziami, którzy potępiają i wydają wyrok. Bo to może zrobić tylko Bóg. Tylko Bóg może osądzić. Dlatego jest powiedziane w Jana 5, 22, że nawet ojciec nie sądzi, ale cały wszelki sąd przekazał synowi. Jezus jedynie jest tym, który może osądzić. Dlaczego? Bo On swoje życie oddał za każdego z nas. I On może każdego z nas osądzić. Nie ja, nie ty, nie ktoś obok gdzieś tam. Bądźmy jak lekarz, który bada, analizuje, ale nie po to, by wydać wyrok potępiający, skazujący, ale po to, by przepisać odpowiednie leczenie. Żeby pomóc tej osobie, żeby wyciągnąć do niej rękę i pomóc jej wstać. Bo jest chora i potrzebuje leczenia. Nie potępienia, ale leczenia. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy mają wyciągniętą rękę do tych, którzy tego potrzebują. Do tych, którzy upadli. Do tych, którzy zmagają się z różnymi problemami w swoim życiu. Jakże to zmieni wszystko. Ten świat jest pełen ludzi, którzy oskarżają, obwiniają, potępiają i biją. Ktoś kiedyś powiedział jedne bardzo takie znaczące słowa, które przylgnęły do mnie bardzo mocno. Taka smutna prawda, że bardzo często, ja też tak widzę to, że chrześcijanie to jest chyba jedyna armia na świecie, która uwielbia dobijać rannych. Niestety tak często jest. Gdy patrzymy, gdy ktoś upadł, gdy ktoś coś zrobił, to po prostu tak łatwo nam jest przyjść i dobić tą osobę jeszcze. Bierzemy Biblię i bijemy tą osobę po głowie. Słowami, które powinny dać jej życie. Słowami, które powinny pomóc jej wstać. A my bierzemy ją i bijemy po głowie, dobijamy. Tak, są trudne słowa. Są rzeczy w Biblii, które wymagają wyprostowania, ale tak jak Duch Święty przychodzi do nas, gdy upadniemy, gdy zrobimy coś złego, On nie przychodzi po to, żeby nas dobić, ale przychodzi, aby nas przekonać, że to, co zrobiliśmy, było niewłaściwe i pomóc nam wstać i iść do przodu.
On nie przychodzi, aby potępiać. On przychodzi, aby nam pomóc wstać. On jest pocieszycielem. Miejmy taką postawę. Miejmy tą rękę wyciągniętą do tego, który tego potrzebuje, który upadł. To jest tak ważne. Wiecie, ten werset, który przywołaliśmy w środę z Galacjan, 6 rozdziału, gdzie jest powiedziane, że gdy brat zostanie przyłapany na upadku, to co mamy wtedy zrobić? Dobić go? Nie. Tam jest powiedziane, że wtedy niech ci, którzy mają ducha, niech przyjdą, a niech mu, przeczytajmy ten Galacjan 6 rozdział, przynajmniej jakbyś mógł tam wyświetlić, bo tego nie było. Galacjan 6 rozdział, werset 1 i 2. Nie, co ja mówię? Galacjan 6, 1, 2. Tak, 2. Nie. Przepraszam, jestem w Efezjan. Tak to jest, jak kartki za szybko. Tak. 1 werset. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego. I wiecie, i to jest ciekawe, bo warto jest sprawdzać, co w oryginale znaczą te słowa, które mamy w naszym tłumaczeniu. Bo to słowo poprawiajcie, to jest greckie słowo katarizo. I to jest słowo, które oznacza naprawić, odnowić albo napełnić coś, co jest puste. Naprawić. Czyli jeżeli przyłapanie zostanie jakiś brat na upadku, to mamy go poprawić. Naprawić. To jest to samo słowo, które znajduje się w Marka w 1 rozdziale, w 19 wersecie, gdy uczniowie na łodzi naprawiali sieci. Sieci były porwane i oni je naprawiali. To samo słowo. Wiecie, jakie to jest niesamowite? Gdy to popatrzymy na to z tej strony. Nawet gdy zobaczy, przyłapany ktoś będzie na upadku, to ja nie jestem po to, żeby osądzić tą osobę, żeby ją dobić, ale jestem po to, aby naprawić, poprawić tą osobę. Żeby sprawić, aby to, co było porwane, żeby było na nowo złączone. To, co było puste, żeby zostało napełnione. I to jest moja postawa, ta jest moja reakcja, to jest moja służba. Wyciągam swoją rękę do tych, którzy tego potrzebują. Czy taka jest moja postawa? Jezus, gdy chodził po ziemi, miał taką postawę. Oczywiście był też bardzo, bym powiedział, ostry. Ale wobec kogo? Ja nie czytam, żeby on był taki bardzo ostry wobec grzeszników, którzy w pokorze do niego przychodzą. Ale był bardzo ostry wobec tych, którzy mieli nieść słowo. Faryzeusze, sadyceusze, ci uczeni w piśmie, którzy mieli przynosić ludziom jego słowo, a tak naprawdę używali tego słowa, żeby ludzi gnębić. Wobec takich ludzi Jezus był bardzo ostry. Dlatego bądźmy jak Jezus i miejmy tą wyciągniętą rękę do tych, co tego potrzebują. Panie, tak dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że możemy się uczyć tego, jak wielkim, wspaniałym Bogiem jesteś i tego, co Ty uczyniłeś dla nas. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty dajesz nam tą służbę pojednania. Nie służbę potępiania, ale służbę pojednania. Abyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Bo tak wypełnimy zakon Chrystusowy. Bo Panie, tak dziękuję Ci za to. I ucz nas tego, jak patrzeć na innych przez pryzmat dokonanego dzieła, przez pryzmat tego, co Ty zrobiłeś. Abyśmy nauczyli się mieć wyciągniętą rękę do tych, co tego potrzebują. Zabierz, Panie, ducha potępienia, ducha osądzania i daj nam tego ducha miłości wobec siebie nawzajem. O to Cię proszę, Panie Jezu. Spraw, abyśmy byli lekarzami, a nie sędziami. Panie Jezu, prosimy Cię o to w Twoim świętym imieniu. Amen.